Siemanko, moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiak i dla Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dawno nie było openingu, bo nie było dodatku, ale mamy w końcu Temporal Forces, Temporal Forces, mam booster boxa, będę otwierał dzisiaj. Będę go otwierał, bo potrzebuję kart z niego na co potrzebuję kart z niego? Na EWC, żeby grać na turnieju i zobaczymy, co tutaj będzie. Fajne karty, nowe karty, Ace Speki przede wszystkim, jakiś Master Ball, jakiś Maximum Belt, coś takiego, jakby się trafiło, to byłoby bardzo fajnie i bardzo fajnie byłoby też. Jakbyś się nie opluł i jakbyś zostawił lajka i subskrypcję i wysłał babci jeszcze film, że Jeleń otwiera karty Pokémon. Także to by było na tyle, no i tam wiecie, jak subskrybujcie, tam dzwoneczki, coś tam, nie wiem, co tam jeszcze się na YouTubie robi, bo ja YouTuberem nie jestem. Dobra, otwieramy sobie pięknie, tutaj jest Temporal Forces, Suicune, znaczy nie, to jest ten Walking Vacuum, tutaj jest Iron Leaves, robimy tak, tu ja już się naumiałem, zobacz co jest, tu... O, tak o, ale ten jeleń to, o, łeb do góry, o, zobacz jak ładnie zrobił, 36 boosterków, pora otwierać. Otworzyłem już 35 boosterów z tego setu, bo było 5 prepaków, co daje w sumie 35 boosterów i nie trafiłem żadnego Ace Speka. Znam ludzi, którzy trafiają Ace Speka co dwa pakiety. Pierwszy booster dla widza, proszę bardzo, jest to ładnie, o, ale kurde, profesjonalna kamera. To można wyrzucić, dobra, fajnie, szwagier dostałeś? Nie? Szkoda. No i lecimy z tematem, mamy tak, jest Electabuzz, jest Bramblin, Girafarig, przez pierwsze parę boostery będę tak wolniej, żebyście widzieli dobrze, jest Roselia, jakby patrzę tu nie na was, bo tu mam podgląd kart, żebym tu nie musiał patrzeć, jest Ribombi, co się wybombi, Future Booster, Energy Capsule, jest Iron Hands, jest Shaymin w rewersie, Krokonał w rewersie i Iron Valiant Holo i wodna energia na koniec. Nic ciekawego w tym boosterze. Co tutaj jest ciekawego? Dużo rzeczy jest ciekawych. Wszystkie chyba, no wszystkie może nie, większość EX-ów jest bardzo ciekawe. Te futury, nie futury, czekajcie, muszę tutaj miejsce pracy ogarnąć. Booster to będzie dla mnie, to jest energia i lecimy sobie dalej. Jest Duozin, chciałem powiedzieć, że to jest Solozis, bo wygląda podobny. Jest Hunter, jest Gengar EX, bardzo ładny. Jest Mortis Conviction też z Gengarem na alt arcie. Ja tu mamy Palafina, jest Eri, też bardzo grywalny supporter aktualnie. Kontroluj nie tylko, discarduje dwa itemy z ręki przeciwnika. Bardzo fajny supporter, to sobie odłożę na bok. Jest Koalosal, Cypher Maniac z Code Breaking w rewersie. Bardzo ładna karta, też bardzo grywalna. Reprint Mallow, jak ktoś kiedyś grał, to Mallow miała możliwość położenia dwóch kart na top deck. Resztę deku tasujecie, te dwie karty na top decku zostają, więc to jest też jak najbardziej spoko. Jest Mudsdale w rewersie. I Ancient Koraidon One Prizer też bardzo spoko, bo Primordial Beatdown dobrym atakiem jest, tak samo jak Shred. Do Ancient Boxa w razie jakby ktoś chciał. Prawda, szwagier, ty chciałeś Ancient Boxem grać. Ja tu mam widownię dzisiaj, pomachaj. To on. I ona też jest, jego siostra. Dobra, to jest kolejna energia, to sobie odkładamy i lecimy. Lecimy dalej, czy coś różowego? Nie wiem, być może. Rolly Colli jest tutaj, jest Azumarill, proszę bardzo, kochanie, Azumarill dla ciebie. Proszę bardzo, Fairy Azumarill. Jest Jumper, czy też psychiczny Azumarill, bo Fairy Pokémony są psychiczne w gierce. Jest Grabin, Salvatore, też bardzo spoko supporter ogólnie. Jest znowu Palafin, Screamtail, proszę bardzo, też bardzo ładny. Reverse Holo Fortress, Reverse Holo Skyter i kolejny Iron Variant, czy też Iron Valiant, to zależy. Tak, wybieram te boostery nie po kolei, więc liczę, że coś może ciekawego wpadnie. Tutaj macie takie bardziej grywalne rzeczy. Możecie napisać oczywiście w komentarzu, ile wy boostery już otworzyliście z tego dodatku i co trafiliście, bo no bo pewnie jakieś prerelisy były grane. Mamy Briluma, mamy Rolly Colli po raz kolejny, jest Hitmore, jest Jumper, Heavy Baton, czyli karta mówiąca podepnij mnie do Iron Hands'a EX, Mist Energia, bardzo fajna nowa energia, do, przepraszam, do Lugii i nie tylko, blokujące efekty ataku, więc Sableye wam nie straszne wam Frenzied Gaudin od Roaring Moona, a także Vistar Giratiny, jest Shandy Shox, kolejny Duoshin, jest Pikachu i jest Drampa, który nie lubi, jak ktoś jego trenera nie lubi, czyli gdzieś tam, wiecie, jest dla wobec niego niemiły i to jest bardzo ciekawe, że ogólnie Drampa jest całkiem spokojnym Pokemonem, ale jeżeli ktoś męczy jego trenera, no to Drampa na przykład poleczył z jakiegoś gościa do domu i spalił mu chatę. Tak, czytanie historii Pokemonów jest czasami przerażające. Idźmy dalej, mamy Rockruffa, jest Litten, jest Shroomish, Lickitung, jest Hand Trimmer, w razie jakbyście sobie chcieli ogolić łapki albo waszemu przeciwnikowi, gdy zagrywacie ten item, każdy z graczy musi zmniejszyć swoją rękę do 5, jest Rapska, czyli połączenie Jirachiego z Manaphim, kto jest z was, bardzo dobrze zwróćcie mi uwagę na to,
że Jirachi chroni tylko przed efektami basic Pokémonów, arabska już przed wszystkimi. Jest Iron Jugulis, jest kolejny Palafin, tym razem w rewersie, jest Meltan i Miraidon, czyli silnik napędowy Future Boxa, Future Handsa z atakiem Peak Acceleration, 40 obrażeń, podpinamy dwie basic energie do naszych Future Pokémonów. W sumie to jego też mogę sobie tutaj odłożyć, bo jest ładny Hand Trimmer, też sobie odłożę, tak żeby wyglądało, że cokolwiek trafiłem, żeby nie było, że jest zero trafów. No na razie jest zero takich, wiecie, ładnych jeksów, coś takiego, ale wiecie, im mniej trafiam teraz, tym więcej trafię też później, prawda? Lecimy dalej z kolejnym boosterem. Nie patrzę, jaka jest energia, bo nie. I mamy Jelenia, jest Deerling, w ogóle w tym secie jest Deerling w altarcie i też jest jego ewolucja, czyli Sosbuck. I tworzą fajny obrazek, ale ja z Paulinem na jednym pretrafiliśmy dwa Deerlingi w altarcie, więc obrazka nie mamy. Buddy Buddy Puffin, czyli VIP Pass w domu. Tak powinien wyglądać VIP Pass od początku. Wyciągamy na ławkę dwa basic Pokémony do 70 HP i możemy to zagrywać kiedy chcemy, nie tylko w pierwszej turze. Więc Buddy Buddy Puffin bardzo dobrą kartą jest. I jest pierwszy Ace Spec mój trafiony. Jest to Heroescape. Całkiem spoko. Ace Speca możecie grać jednego w deku. Plus to zdrowie dla jednego z waszych Pokémonów ten Heroescape akurat daje. No ja wolałbym Master Balla, żeby mieć go w lugi. O proszę! Double Booster! W sensie podwójny traf. Mamy pięknego Grotla, nad którym chyba leci Starly. To już jest Staravia, nie, to jest Starly. Marille na nim siedzą, też bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. I pod spodem Feraligator, Feraligator Holo. Czy ja mam gdzieś jakieś koszulki? God damn it, przed chwilą miałem. Halo, koszulka! Znaczy nie zdejmę swojej. Tu mam jakieś, o proszę bardzo, będzie fitowało różowe koszulki do różowego Ace Speca. Piękna sprawa. Łe, gdzie ty lecisz? Już ucieka, ledwo go trafiłem, już ucieka. Jest w koszuleczce Hero Cape, też Heroescape. I Grotl też do koszulki ląduje, żeby się nie zniszczył. No dobra, no to mamy pierwszego Ace Speca. Dobrze, że to nie Neo Upper Energy, która aktualnie nic nie robi, nie jest zbyt grywalna, ale fajnie, że jest to Heroescape. Energię sobie gdzieś tu odłożę, już sobie tutaj zamieszałem. I lecimy dalej. Mamy Pańko, jest Mowile, jest Meditite, Turtonator, Bronzong, Excadrill, Screamtail, jest Whimsicott, jest Mightyena i Koraidon EX. Proszę bardzo, kolejny traf w kolejnym boosterze. W ogóle tam był booster z trafem, to macie kodzik. I tu był booster z trafem, to też macie kodzik. Dobra, fajnie, pasuje. Kodziki teraz można wyrzucić. I Koraidon EX. Raczej niezbyt grywalny, w sensie na pewno nieco bardziej grywalny od swojego kolegi, który ma typ fighting, tego co podpinał dwie energie z discardu, ale kończył waszą turę. Niemniej jednak nadal nie jest to jakiś bardzo dobry Pokémon do grania. No ale jak ktoś lubi Koraidona, to myślę, że może być spoko. Także mamy trzeci traf w dniu dzisiejszym i lecimy dalej. Jeszcze kupa boosterów przede mną, a ja już 8 minut nagrywam, więc to trochę mi się zejdzie. Dawno nie nagrywałem żadnego openingu, więc nie wiem, jak to jest. Dobra, mamy Wigletta, jest Arbok, jest Seedot, Totodile, Explorer's Guidance, kolejny fajny supporter, bardzo grywalny w Ancient deckach. Ancient Booster Energy Capsule, kolejny Deerling, tym razem w rewersie jest Karkol i Makargo, który chyba... Nie, to nie ten. Bo był taki... Makargo EX chyba został już zapowiedziany, który bije więcej. Jakby discardujecie kartę z topu deku sobie i przeciwnikowi i za każdą zdiscardowaną energię bije 140 więcej, bazowo 140, ale to chyba dopiero będzie w kolejnym dodatku. Dalej mamy Rockruffa, mamy Litena, jest Shroomish, Likitung, tu nawet kilka kart naraz pociągnąłem, jest Unfezant też, kolejna Eri, więc całkiem spoko, jest Sentiscorch, Future Booster Energy Capsule w rewersie, bardzo ładne te rewersy są, Future'owe, Chargeback i pod spodem jest Melmetal. Future i Ancient w sumie też jest bardzo ładny rewers, bo to jest chyba tak zwany Galaxy Rewers, czy coś takiego, nie wiem, kiedyś takie rewersy robili i teraz to robią tylko dla Future i Ancient Pokémonów. Boże, kart, nie Pokémonów. No i lecąc dalej mamy, co mamy? Nie wiem, bo mi się nie fokus nie łapał. LGM, Sizzlipit, Merrill. Proszę, jakbyś chciała jeszcze Merrilla. Jest Golett, Boxed Order, nie Boss Order. Wyciągamy dwa itemy z deku i nasza tura się kończy, więc takie mocno średnie. Screamtail, Sableye, Bianca z Devotion. Wylecz wszystkie obrażenia z jednego ze swoich Pokémonów, który ma 30 HP albo mniej. Raczej średnio grywalny. Mr. Mime! I Incineroar EX, proszę bardzo. Incineroar EX, który... EX? EX?
To chyba coś nie tak jest. Karta, która ma potencjał, Hustle Play, ataki tego Pokemona biją za jedną białą energię mniej na za każdego Pokemona na ławce waszego przeciwnika. 240 obrażeń, teoretycznie z jednej energii, wydaje się być całkiem spoko, nawet energię jeszcze nie odłożyłem, a była ognista, więc pasowała do Incineroara. I też można to fajnie grać z nowym relikantem, który pozwala wam używać ataków preewolucji. Zwłaszcza, że Incineroar ma jedną preewolucję, która pozwala mu atakować za ilość kanterków na sobie. Więc z trafionym Heroescape'em idealny combo by to było. Chyba to zaraz zrobię porządek, wiecie, i zostawię tylko trafy, no bo bez sensu, żeby to wszystko tu leżało. No, dobra. No to posprzątane, magia montażu tutaj wjechała. Ewentualnie wam to przyspieszyłem, żebyście widzieli, że ja też sprzątać potrafię, tak jak tak. Nie, no oczywiście, że zrobiłem cięcie. Dobrze, co mamy dalej? No, co ja bym chciał trafić może? Zacznijmy od tego. No Master Ball bym chciał trafić, nie? Master Ball byłby całkiem spoko. Jest mi potrzebny do Lugi, którą chcę grać. A na razie tego Master Balla, jak ludzie trafiają, to niech ktoś... To były odgłosy jelenia na rykowisku. Walking Wake EX w altarcie. No to jest piękna karta, nie? W życiu się nie spodziewałem, że będę Suicuna podobnego bardziej do dinozaura na drzewie widział. Ale bardzo ładna karta, proszę bardzo, można nawet sobie, zobaczcie teraz, ale teraz zoom zrobiłem, nie? Po prostu rękę podniosłem. A czy pod spodem coś jeszcze ciekawego jest? Pod spodem jest Roaring Moon Baby, ale to mnie nie interesuje. Walking Wake w altarcie, kurde, szkoda, że to nie jest grywalna karta, chociaż kto wie, może jakaś lista na tym zostanie stworzona, zobaczmy. Walking Wake z umiejętnością Azure, tak specjalnie to mówię, Seas, nie dostaje obrażeń z efektów ataku przeciwnika, więc... Odporność już ma na Rolling Moon też i na Giratinę. I Katarsis Roar 120 plus 120, jeżeli Pokémon przeciwnika ma na sobie jakąś specjalną kondycję. Jest to Ancient Pokémon, co oznacza, że może grać w jakimś ciekawym Ancient Boxie. No i mamy też Ancient Brood Boneta, który może zatruwać Pokémona przeciwnika. Także na razie Walking Wake najlepszym trafem w dniu dzisiejszym jest. Czy coś go przebije? No nie wiem, no na razie z tych EX-ów tak niezbyt coś grywalnego, nie? Bo nie ma talii tak naprawdę złożonej na żadnych z tych kart. To był Krokonał. To jest Leaky, jest Metank, też bardzo fajna opcja do na przykład Dialga Vistar. Jest Mudsdale, Cyphermaniac z Codebreaking, jak najbardziej to idzie do puli grywalnych trenerów. Sosbuck, jest Yamper, jest Shiftry i Iron Leafs EX, proszę bardzo, chciałem grywalnego EX-a, wystarczyło poprosić i mamy Iron Leafsa, który wchodząc na ławkę może wyjść na aktywa i ściąga na siebie tyle energii, ile chcecie. Atakuje za 182 trawiastych i jednej dowolnej energii. Bardzo dobra odpowiedź na Charizarda w Giratinie opartej na Lost Zone albo w Arceus Giratinie. Bardzo fajnie, bo one-shotuje Charizarda, biorąc go po weaknessie, także mamy kolejny dobry traf. No jak są dobre trafy, no to wiadomo, że następny będzie strasznie zły, więc boję się, że tutaj trafi Neo Upper Energy, czyli najmniej użytecznego Ace Speka. Macie jeszcze kodzik, bo tam były jakieś trafy, to wam dam, proszę bardzo. Czyli najmniej użytecznego Ace Speka, ale może nie będzie tak źle. Jest Torakat, jest Grabin, jest Frostmoth, Noctowl. Wygląda z mojej perspektywy bardziej jak w Hunchcrow. Jest Behiem, Rapidash, Boltund, jest Ribombi, Lycanroc i Whimsicott. Mówię, boję się, że tu będzie New Upper Energy, bo są dwa speki na Booster Boxa. Zobaczymy, jak to będzie. Jakbyś mogła mi tą szklankę stąd zabrać. Albo szwagier, no bo tą szklankę tak postawiłem. I może być różnie. Dobra, no mamy co? Mamy Elektabaza, jest Bramblin, jest Girafarig, jest Roselia. Trochę smutne jest to, że większość z tych kart, które tu widzimy, one prezerowych, nie nadaje się zbytnio do deków. Ta się nadaje. Rescue Board, bardzo fajna opcja, żeby na przykład grać Comfy w deku. Nawet w Great Task Milu wygląda to tak, że grany jest jeden Comfy, jedna deska, żeby gdzieś tam dodatkowy draw na turę mieć. Screamtail w rewersie, proszę bardzo, bardzo ładny. What the hell, proszę bardzo, tutaj Iron Crown EX w full arcie. Jednego Iron Crowna w full arcie już mam. Teraz drugi z umiejętnością Cobalt Command. Zwiększa obrażenia waszych future Pokémonów o 20, nie licząc Iron Crowna, czyli innym Iron Crownom obrażeń nie zwiększa. I atak, który bije 52 Pokémony przeciwnika i żadne efekty na ten atak nie działają, więc możecie się przebić przez Manafiego, który nawet gdzieś na benchu może leżeć. Fajnie, że full art, a nie ten złoty, który wygląda jak fake. Te full arty mają fajny taki
przyszłościowy vibe, więc całkiem spoko. No okej, dobra, trafiamy trochę kart, które są grywalne, więc nie ma co raczej narzekać. Aktualnie ceny tych kart są horrendalnie wysokie, więc nie wiem, czy opatrzę w tą kamerę zamiast tutaj. Ceny są horrendalnie wysokie, więc pewnie jak teraz je widzicie na ekranie, to się już zmieniły do momentu, jak wy ten film zobaczycie. No, ale ceny są dosyć wysokie. Jest Great Task do Mila. Z atakiem Land Collapse discarduje jedną kartę z deku przeciwnika, albo cztery, jeżeli zagraliście jakiegoś trenera ancientowego, supportera w sumie. Jest Salvatore, jest Boxed Order, jest Sosbuck i Bramblegast. Bramblegast, który też jakieś wyniki w Japonii zrobił w ogóle, gdzieś tam jakiś deck był na nim złożony, bo on ma chyba więcej HP w momencie, w którym przeciwnik ma mniej prize'ów. I fajnie to działało z Foretressem EX, który gdzieś tam się detonował i podpinał energię na stół, więc można było sobie tego HP nabić całkiem sporo. A jeżeli chcecie zobaczyć na przykład, które listy, jakie deki w ogóle osiągały dobre wyniki w Japonii już w formacie porotacyjnym, no to w karcie teraz powinien wam się wyświetlić link do takiego materiału, który zrobiłem analizując 100 japońskich turniejów. Trochę czasu na to poświęciłem, po czym się okazało, że na przykład Omnipoke dostał od Trainer Hilla narzędzie, które to podsumowuje. No, ale ja Omnipołkiem nie jestem, więc musiałem to robić ręcznie. Nie wiem, wydaje mi się, że jest połowa boosterów już za nami, ale pewien tego nie jestem, no bo nie liczę ich. Także możesz napisać w komentarzu, w drogi widzu, ile ich już jest. To by jest łatwiej policzyć, bo sobie możesz cofnąć, a ja w trakcie nagrywania nie bardzo mogę. Jest Dan Szpryc, jest Snom, który ma przepięknego altarta. Jest Matt Bray, jest Minchino, w ogóle żadnego Chinchina jeszcze nie trafiłem, nie? Jest kolejny Rescue Board. Jest Ribombi, Iron Hands w Reversie, Metang w Reversie i kolejny Roaring Moon Holo. Roaring Moony chyba tylko w Holo występują, albo w Reversach też. Nie spotkałem się jeszcze z Roaring Moonem nie Holo, a nie było go w pre-release'owych paczkach, bo tam jak był Koraidon, to było coś innego, już nie pamiętam co innego tam jeszcze można było znaleźć. Jest Relor, w ogóle dopiero się skumałem, że wiecie, on toczy kulkę gnoju, nie? I Relor to prawie jak Reroll, żeby, wiecie, przerolować, przekręcić. Ponita, jest Shatot, jest Koton i tam się chyba coś za bardzo świeci. Jest Seblek, Great Task, ale to nie ten do Mila. Jest Mortis Conviction, też całkiem grywalny supporter. Jest Relor w rewersie, Heavy Baton w rewersie i Gouging Fire EX. Zwykły. Gouging Fire EX, który wydaje się nie być na tyle mocny, żeby mieć swój własny deck. Ale jest na tyle mocne, żeby na przykład jedną sztukę móc grać w Charizardzie, bo z trzech energii bijemy za 260 obrażeń, to się przebija przez na przykład alońskiego Vulpixa Vistar, no bo to nie ma abilitki, i one-shotuje powiedzmy Lugie V, więc idąc pierwszym na przykład w drugiej turze, czy idąc drugim w swojej drugiej turze, możecie Lugie V z-one-shotować. Fajnie, bo trafiamy sobie tutaj bardzo ładnie zarówno Pokémon Ancient, jak i Pokémon Future. Ja bym chciał trafić jeszcze jednego Ace Speka i chciałbym, żeby to był Master Ball. Jak najbardziej bym się z tego cieszył. Czy mamy tutaj jakiś róż? Mulę róż. Nic nie widzę. Dobra, mamy Shatota. Pod spodem była Kotoni. Czy był Kotoni? Jest Karwana. Coś mnie tak za mocno to szarpie. Jest Ekans. Rapska. Jest Foretress. Full Metal Lab. Fajny stadion do metalowych deków. Jest Roselia. Jest Golurk i Iron Thorns, który bardzo fajnie działał na pre-release w momencie, w którym graliśmy go z Miraidonem, discardował on 5 kart, znaczy podglądaliście 5 kart z góry deku i można było zdiscardować wszystkie future karty, które się tam trafiło, 70 za każdą, więc obrażenia naprawdę były spore, czasami nawet za duże. Mamy Grotla, tym razem normalny, jest Finizen, chyba pierwszy w ogóle mając 3 palafiny już, Mightyena, Perilous Jungle do jakiegoś deku, który je zatruwa, może coś z Walking Wake'iem, jest Unfezant, jest Centiscorch, Slagma, Kotoni i Bramblegast po raz kolejny, o którym już co nieco powiedziałem. Dobrze, idźmy dalej. Już mnie trochę nogi bolą, nie powiem. Prawie 20 minut nagrania. Pewnie nie będzie to cięte, będzie tylko wycięty moment sprzątania stołu. Lecimy zatem dalej. Finizen, Dunsparce, Snom, Pikachu. Nie wiem, czy zaraz nie przyspieszę i nie będę po prostu przeglądał kart nie w ten sposób, tylko, wiecie, wachlarzyk i tak dalej. Jest LG-em, jest Electabuzz i kolejny Iron Crown EX. Kolejny Iron Crown EX, tym razem zwykły. Śmieję się, ciesząc się z tego, że go trafiłem, bo to jest karta do deku, z którym Lugia bardzo często przegrywa i który Lugia bardzo mocno bije.
i do deku, który ja chciałbym też złożyć, ale jednak, wiecie, trochę to jest takie, jak to się mówi, bittersweet po angielsku, słodko-gorzkie, gorzko-słodkie, że trafiam kartę, która tak naprawdę będzie mnie najmocniej biła ze wszystkich. Dobra, zrobimy sobie teraz wachlarzyk, zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Ciekawy jest tutaj Miraidon, ale nic więcej. Chcę już trochę przyspieszyć, bo 20 minut gadania tak bez sensu, to wiecie, to trochę dużo. Trafów na razie jest 9, więc nie najgorzej, ale z tego co wiem, może ich być nawet i 12 do 14. Więc zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj się trafi. Buddy Buddy Puffin jak najbardziej. I Fluttermane też bardzo fajną kartą jest. Jeszcze dzisiaj się nie pokazał, jego abilitka blokuje abilitki przeciwnika, jeżeli ten Pokémon jest na aktywie, w sensie aktywnego przeciwnika, i 90 plus 2 damage countery na stół przeciwnika są nakładane, więc też całkiem spoko, nawet sobie go tutaj odłożę. Fajnie, że koszt ataku Fluttermane'a to są 3 colorless energie, więc może być dodawany do wielu różnych talii, jako taka blokada abilitek, jako nie wiem, odpowiedź na Comfy na przykład, czy na Lost Boxy. Ogólnie lećmy sobie dalej, Heavy Baton. Coś jeszcze tutaj jest, 2 Iron Valianty, już mam chyba ich 5 w sumie, nawet 2 takie same, bo są 2 różne Iron Valianty w tym secie i to są 2 takie same. Nie wiem, czemu są 2 różne Iron Valianty, skoro w Japonii ten set, nasz set, składa się z 2 setów japońskich i w jednym były karty Ancient, w drugim karty Future i są 2 różne Great Tasky i są 2 różne Iron Valianty. Nie wiem, czemu tak to wygląda. Jest Hoot Hoot, Beldam, Brillum, Roly Coly, Zero Ore, Iron Valiant, Sharpedo, Ponyta, Grotyl i żyrafa. Jest żyrafa Full Art. Proszę bardzo. Farigiraf EX. W Full Arcie Farigiraf, który mnie na pre-release jednym pokonał. Farigiraf, który swoją umiejętnością blokuje obrażenia od basic Pokémonów EX, a swoim atakiem bije za 160 plus 30 w jakiegoś Pokémona na benchu przeciwnika. Teraz mroczny Pokémon. Jakby aktualnie chyba mroczne Pokémony nie są aż tak potrzebne w mecie. Bo wyratował Mew V-Max, Mew V-Max wyratował, więc mroczne Pokémony nie są potrzebne, ale gdyby były, to mamy Charizarda, mamy Farigirafa, jest w porządku. Idziemy sobie dalej, tutaj coś ciekawego, czy się znajdzie, Mist Energia w rewersie, Rapidash i kolejny Walking Wake. No, powiem wam tak, Walking Wake'a mam już chyba trzeciego zwykłego, no i licząc z tym, który jest tutaj, to czwartego w sumie. Więc trochę tego już mam. Może ktoś na tym coś wymyśli. Na razie Japończycy tego nie grali, ale wiecie, u nas jest Tord Reklew, który może zrobić top 4 turnieju, grając 35 one-offów w deku, który nie ma jak te one-offy wyciągać, więc nigdy nie wiadomo. Nadal drugiego jest Speka, nie trafiłem. Lecimy dalej. Jest Carvana, Ekans, Turtwig, Puchiana, Shiftree, Bianca's Devotion, Reuniclus, Wiglet, Reuniclus w rewersie. I Relikant, o którym wam wspominałem, Relikant, który pozwala używać ataków preewolucji, które są na stole pod tym Pokémonem. Więc mówię, do Incineroara na razie chyba najlepszy wybór pod Relikanta to Incineroar, no ale sam w sobie Incineroar jakiś wybitny nie jest. Dalej mamy Slagmę, Solo Zisa, jest Skiter, Skitty jest różowe. Jest różowe. Jest Full Metal Lab. Jest Golurk, jest Shaymin, jest Bęben. Awakening Drum do Ancient Pokémonów, do Ancient Boxa. Za każdego waszego Ancient Pokémona możecie dobrać jedną kartę. Całkiem spoko, jeżeli gracie Ancient Boxem, ale poza tym raczej grywalne to nie będzie. I w środku mamy jeszcze Bronzora i Melmetala. Za tym moim drugim Ace Speckiem z tego Booster Boxa jest Awakening Drum, których tak dużo nie leciało, muszę przyznać. Na pre-release'ach jak byliśmy, to niewiele ich widziałem. Kilka Cape'ów, kilka Master Balli, kilka Maximum Belt'ów, a tych bębenków i pody też leciały. Ten silnik do ładowania Future Pokémonów też się gdzieś tam przewijał, gdzieś tam pojawiał. Dobra, lećmy dalej. Co mamy dalej tutaj już na szybkości? Sprawdzamy. O, proszę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Proszę bardzo, jaki piękny relikant. Jest Cloyster na tym. Nie, to jest Shellder, przepraszam. Z tyłu jakieś chyba Tirtugi czy coś takiego. Proszę bardzo, bardzo ładny relikant. I to jest już, jak mnie matematyka nie myli, 13 traf, więc całkiem spoko, bardzo, bardzo ładnie to się prezentuje. A mi zostało jeszcze tutaj 7 boosterów.
Więc 13 traf, a tu jeszcze 7 boosterów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle tak dziwnie te boostery są popakowane. Bardzo dużo w nich powietrza jest. Wiecie, kradzione może coś, kurde. Znowu z linii produkcyjnej pokradł jakieś lepsze karty. Nigdy nie wiadomo, prawda? Chciałem powiedzieć, że raczej już nic się nie trafi, a to jest Minchino. Szkoda, że nie Chinchino. Do Lugii byłby bardzo przydatny. Piękny Minchino i The Dunsparce, który też złym Pokemonem nie jest. Może najpierw wam The Dunsparce'a pokażę z bliska. Nie Full Metal Lab'a. The Dunsparce pozwala wam dobrać 3 karty i wtasowuje się do deku, więc do jakiegoś Goldengo, czy nawet w Lugii to widziałem ostatnio. 2-2 linie w Lugii. Widziałem też całkiem spoko, pewnie to się sprawdzało, no ale jednak chyba w Lugii za mało miejsca trochę, chyba trochę za ciasno mi się wydaje, żeby jeszcze The Dunsparce'a wcisnąć, trzeba by wyjąć Minchino, a to jest główny ataker, więc może i draw byłby lepszy, ale nic poza tym by się tutaj nie działo. Jest Great Tusk milujący, jest Ancient Booster Energy, poza tym nic ciekawego, także tyle trafów, co widzicie, na razie mamy. Jeżeli uważacie, że to jest dobra liczba, to oczywiście zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i możecie napisać w komentarzu, która karta z tych, co trafiłem, podoba wam się najbardziej, albo którą chcielibyście mieć. Oczywiście wiem, że pojawi się mnóstwo komentarzy, które będą sugerować, że Iron Crowna mam im oddać. Tak, Mikołaj, patrzę na ciebie. Ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie dalej. Jest Roaring Moon, bo tak naprawdę brakuje mi jednego Iron Crowna, żeby mieć w pełni złożony deck tak zwanego Turbo Future Handsa, czy Turbo Handsa, jak zwał, tak zwał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Biorąc pod uwagę, znowu Relikant i znowu The Dunsparce, tylko tym razem Relikant zwykły, znaczy w rewersie. Biorąc pod uwagę, że mam tak naprawdę jeszcze cały zespół do zaopatrzenia, a jedna osoba z mojego teamu chce grać z tym deckiem, przynajmniej spróbować, no to raczej będę sobie te karty zachowywał. Nie wydaje mi się, żebym trafił tutaj coś jeszcze. No okej, no jest i Wooktrio EX, nie? Jakby w Paldean Fates'ach bardzo często trafiał się Shiny Wooktrio w altarcie, a tutaj mamy elektrycznego Wooktrio EX. Co to w ogóle robi? Co to w ogóle robi? Zdiskartuj do 3 kart z ręki i 60 za każdą w jednego Pokemona. I 120 przeciwnik nie może retreatować. Spoko. Nie bardzo wiem, gdzie to mogę położyć. Może zrobię tak i położę tego Wooktrio tutaj. 3, 5, 7, 11, 15 trafów. I ostatni booster. Last Pack Magic. Tak zwane Last Pack Magic. Zobaczymy, co tutaj będzie. Tu już zrobimy normalnie z trickiem. Energia psychiczna. Jest Grasiasta. Jest Elgiełem. Jest Meltan. Jest Nazleaf. Minchino, żadnego Chinchino nie trafiłem, zwykłego. Jest Explorer's Guidance, Koalosal, Perilulalowus Dżungle, Feraligatr, Cutie Fly i Sizzle Full Art na zakończenie tego openingu. 16 trafów z 36 boosterów. Ej, no to był jakiś podkręcony drop, wydaje mi się, nie? Jeszcze na koniec Sizzle EX, który jest takim Ice Riderem Calyrexem w domu, tylko że stalowym. 120 razy ilość discardowanych stalowych energii z niego możecie discardować do 2. Podobny atak miał Ice Rider Calyrex VMAX, tylko discardowaliśmy wodną energię i tam to było 10 plus 120 za każdą zdiscardowaną energię. No i co? No wydaje mi się, że no zacne trafy, tak? Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zwykłych EX-ów. 2 full arty, 3 full arty nawet, jednego alt arta, mamy Relikanta, Minchino, Grotla w Illustration Rare, mamy nasze 2 ace speki, mamy tutaj jakieś śmieciowe karty, których nie odłożyłem, no i mamy też bardzo dużo grywalnych trenerów, supporterów, itemów i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów tego typu. Openingi kolejnych 2 rzeczy, 2 ETB-ków już niedługo na kanale również się pojawią. I w sumie to tyle, także wyślijcie to jeszcze waszej mamie i sąsiadce też, żeby zostawiła lajka. Jak będzie dużo lajków, to może te openingi na kolejnych rzeczy wrzucę szybciej, nie wiem, zobaczymy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, moi drodzy, pa pa.